Cześć, ja jestem Lucek, a dzisiaj przyjrzymy się rotacji IGC. Właściwie jest to może wprowadzenie większości samochodów za IGC, które mają być dostępne przez długi, długi czas. Niektóre zostały także wycofane, ale my się przyjrzymy tym, które po prostu zostały wprowadzone w ostatniej rotacji, w tej najnowszej, która zawierała kilkadziesiąt modeli. Nie wiem dokładnie ile, musiałbym policzyć. Listę mam koło siebie, ale nie chce mi się liczyć, więc dobra, zobaczmy. Aha, no tak fajnie, tuning wszedłem. No tak jak mówiliście, niektórych samochodów właśnie nie ma w tej rotacji. Dlaczego, pytam się. Jest to dokładnie tak napisane w rotacji, właściwie w informacji na Facebooku. Bez zbędnych ceregieli prezentujemy listę wszystkich samochodów dodanych do dzisiejszej rotacji, mając nadzieję, że spełni wasze twoje oczekiwania. Okej, ale przy logowaniu do Need for Speed'a zauważyłem komunikat: mamy problemy z grą, więc okej, mam nadzieję, że to naprawią. W każdym razie brakuje już w Audi, jeśli chodzi o Audi, to brakuje Audi A1. Gra nawet w garażu się laguje, może tego nie widzicie, może widzicie, ale przed chwilą nie mogę przewijać listy samochodów. Okej, nie ma Audi A1, ale jest Audi Club Sport, Audi Quattro 20V. I wygląda ono tak. Jest fajny samochód, fajnie skręca, prawda? Mamy Audi 4.2 FSI Quattro, które jest słabe i do niczego się nie nadaje. Nawet wymaksowany w B będzie jeździć jak kupa, więc nie opłaca się nawet go kupować, stracić kasy i czasu na niego, na tego samochoda. Audi S5, kolejny samochód dodany w tej rotacji, jest również słaby, jeździ jak dwie barki razem. Natomiast nie ma tutaj Audi A1, jak już mówiłem, ale jest za to Audi TT RS Coupe. Jest to jedno z najlepszych Audi. Znaczy może nie najlepsze. No tak, jeszcze jest Audi LMS Ultra, które chyba nigdy nie będzie z IGC, ale Audi TT RS Coupe ma mocne nitro, słabo skręca i tuning spada, w sensie prowadzenie spada wraz z tuningiem i ogólnie kiepsko się prowadzi, ale mocne nitro i dobre przyspieszenie sprawia, że ten samochód wcale nie jest taki zły w tej rotacji. Mówię wam. Następny samochód. Miał być BMW. O, jest BMW 135 i Coupe, ale okazuje się, że jest tylko rental. Nawet nie mam kasy na rentala, what the fuck. Rentalem już kiedyś jeździłem, tym oto. Powiem wam, że samochód w ogóle nie spisywał się jakoś. Nie wiem, dla mnie nie miał przyspieszenia. Jest to w ogóle stary samochód, chyba od samego początku jest w Wordzie. Nie jest jakoś, nie wiem, specjalnie dobry. Lepsza jest tak samo wyglądająca BMK 1M. Nie wiem, czy jest tutaj. Nie ma w ogóle. A jest tu na początku. O, właśnie tak wygląda BMW 1M. A tak wygląda BMW 135 i Coupe. I jest to kolejny samochód dodany do rotacji IGC, do samochodów za kasę z gry. Niestety nie ma go jeszcze za kasę z gry, bo są jakieś błędy. Gdzieś tam nie udostępnili i tyle. Nie zrobili testów, nie wiem co nie zrobili, po prostu nie ma tego samochodu za IGC i już. Ale ma dosyć mocne nitro. Znaczy lepsze niż przeciętne, ale i tak raczej nim nie zawołujecie. W każdym razie jest to i tak ciekawa propozycja, dlatego że będzie pierwszy raz dostępny do kupienia do garażu na stałe ten samochód i od razu jest za IGC, także to jest ciekawe. Następny jest BMW GTR E46. 1 400 000 gotówki. Powiem wam, że ten samochód jest dobry, niezły. Jest jednym z najlepszych, był jednym z najlepszych samochodów kiedyś w Need for Speed World, teraz jest niestety taki średniawo lepszy, powiedziałbym. BMW GTS. Dobry wóz, dobry rywal, sami zresztą wiecie doskonale. Następnym samochodem w tej rotacji jest Chevrolet Camaro ZL1. I on jest sobie tutaj. Myk, proszę bardzo. Za 1 000 000 gotówki, nie opłaca się totalnie. Dopłacicie trochę i będziemy mieli BMW M3 GTR, która jest 100 razy lepsza, nawet 1 000 000 razy lepsza niż to. Niestety Chevrolet w ogóle nie potrafi przyspieszać. Ma dość dobre i fajne prowadzenie, ale nic poza tym. Nitra również nie posiada. Audi... Co jak dla mnie Audi? Powiedziałem Audi Camaro? Dobra. Tu mamy Chevela. Chevel SS, tak. Mocne nitro, ciężkie prowadzenie i dobre przyspieszenie. 450 000 gotówki, opłaca się.
Stingray. Nigdy nie jeździłem Stingrajką, jest to dla mnie największa zagadka w Worldzie, znaczy jedna z największych. Ciekawe jak się prowadzi. W zasadzie słyszałem, że dobrze, ale szału nie ma jeśli chodzi o resztę spraw, czyli nitro i tak dalej. Później jest ZR1, bardzo fajny samochód za 1800 gotówki. Myślę, że się opłaca, chyba że ktoś lubi używać mocnego nitra, prawda? Korweta niestety nie posiada mocnego nitra, ale bardzo fajne prowadzenie, dość dobre przyspieszenie, prędkość maksymalną również zadowalającą. Ja mam ZR1 wymaksowaną w klasie A i jest nawet całkiem dobra. Następnym samochodem jest Chevrolet El Camino. Proszę was bardzo, El Camino. Moim zdaniem jest to bardzo dobry samochód, posiada mocne nitro i to jest jego główny atut. Prowadzenie również jest bardzo dobre, niestety słabe przyspieszenie. Można się tutaj pokusić o to, żeby walczyć w klasie B, chociaż może być to słaba próba. Ogólnie, no powiedziałbym, że taki średnio lepszy również samochód. Dodge Charger. Następny Dodge Charger. RT. Pięknie. 150 tysięcy gotówki. Czy się opłaca? Nie wiem. Próbowałbym go w klasie E, ale nie wiem, czy by się spisał. W zasadzie ciekawa opcja, nie? Ale ma coś niskie staty, raczej prędkość maksymalna, bo w klasie E jednak nie oszukujmy się, prędkość maksymalna jest najważniejsza. Przyspieszenie rekompensuje się nitrem, what the fuck? Rekompensuje się nitrem, a prowadzenie w tym samochodzie jest zaskakująco dobre. Muszę wam polecić, jeśli szukacie właśnie samochodu do klasy E z takim dobrym skrętem, to Charger może być tutaj dobrym wyborem. No jeszcze można go sporo ulepszyć, także te statystyki pewnie znacznie się podniosą, ale ja kiedyś miałem Chargera, zresztą mam go na drugim koncie i raczej nie zachwyca niczym. Następny jest Super B za pół miliona, ponad nieco pół miliona, 550 tysięcy gotówki. Jest to czołg istny, ledwo co skręca, ale ma dobre przyspieszenie i świetnie taranuje samochody policyjne. Następne jest Lamborghini Gallardo. Pyk, pyk. O proszę, jest Gallardo jednak. I to jest też również dużo gorszy wybór niż M3 GTR E46, dlatego że cena jest chyba taka sama, a osiągi Gallardo są dużo, dużo niższe i gorsze niż właśnie w M3 i ma słabe nitro. Znaczy ten samochód dość dobrze skręca i fajnie się prowadzi, ale jest słaby, jak... Jest po prostu słaby i tyle. Nie polecam. Następny samochód to jest Lamborghini Miura. Jesteś tu, Miura. Proszę bardzo. Ale dziwna sprawa. Pierwszy samochód jest za IGC. Jest rzeczywiście jakieś bugi. Oni zawsze robią tak, dają ten kolor za boosty, prawda? Żeby był na przedzie, bo niektórzy nowi gracze myślą, że te po prostu samochody za IGC, że nie ma po prostu samochodu za IGC, są same za boosty, bo są ten kolor żółty jest tu, zamiast czerwonego, a czerwony jest z tyłu, bo niektórzy nie umieją przełączyć sobie stylów, prawda? No na początku jest to kłopotliwe, bo ktoś może naprawdę nie wiedzieć i myśli, o kurczę, fajnie są tego mieć. Kupuję go, patrzy do dupy, a jest za IGC, no tak, dobra. No i Miura bardzo fajnie skręca i jest dobrym samochodem ogólnie. Nie posiada przyspieszenia ani nitra, ale jeśli chodzi o prowadzenie, jest to król i bardzo dobry samochód i możecie nim nieraz wygrać w klasie A nawet. Nawet w klasie A, to podkreślam. Roadster. To jest, nie wczytujesz się, jest 1800 gotówki, jak najbardziej się opłaca, jest to koksu, można nim wygrywać na dragach, jest to samochód przystosowany do wygrywania tak naprawdę. Za IGC jest to bardzo dobry wybór, bardzo ładny samochód z mocnym nitrem, fajnym prowadzeniem, dobrym przyspieszeniem i fajną przyczepnością, naprawdę. To jest domena Lamborghini, ale Roadster pod tym względem spisuje się naprawdę świetnie. Lexus ISF, zgadza się, Lexus, gdzie ty jesteś? To jest słabe, jak nie wiadomo co, nie opłaca się za pół miliona bez kitu kupować tego samochodu. Skręca, znaczy bardzo fajnie się prowadzi, przyspieszenia nie ma jakiegoś mocnego, takie poniżej średniego bym powiedział. Ale prowadzenie jest w tym samochodzie bardzo fajne. Jeśli ktoś lubi Lexusy i wygląd taki, jaki właśnie jest ISF, to polecam.
Następnym samochodem za IGC wprowadzonym w tej rotacji jest... Ej, zobaczcie na to. Jaka różnica. 500 000, nie? Za ISF i za IS300 Coxa macie 300 tysięcy. ISF co prawda ma wyższe statystyki, ale gdy podniesiecie do takiej statystyki IS300, to ISF może się schować pod ziemię. IS300 jest po prostu koksem niesamowitym i no, możecie nim wygrywać w klasie C, w klasie B może nawet, jeśli ktoś tak wymaksuje tego koksa. Moim zdaniem jak najbardziej się opłaca za 300 tysięcy gotówki. A, i o właśnie, jeszcze zaletą IS300 jest to, że ma fajne bodyki, ale to możecie sobie zobaczyć u mnie w przeglądzie. Tutaj mamy IS350, samochód, który właściwie niczym się nie różni od ISF, poza tym, że ponoć bardzo dobrze ramuje trafiki, ponoć, bo nigdy go nie kupiłem i nie zamierzam go kupować, z tego co słyszałem po prostu o nim różne legendy i tak dalej, więc raczej nie jest to nic szczególnego i wyróżniającego się od właśnie ISF. Lexus LFA już był z dawno, to nie jest nieważne. I mamy teraz Mitsubishi 9MR Edition. Proszę was bardzo. Ten samochód również nie wyróżnia się niczym szczególnym. Fajnie wygląda i można sobie go kupić właśnie dla tuningu wizualnego, ale jeśli ktoś chce wygrywać, to raczej nie polecam właśnie Mitsubishi Lancer. Następny jest Evo 10 za 800 tysięcy. Powariowali ludzie. 800 tysięcy to jest już no, taki średnio lepszy samochód, przynajmniej jakiś, nie wiem, Ford GT40 czy coś w tym rodzaju, ale Lancer Evolution 10 za 800 tysięcy gotówki? Boże. Znaczy, samochód ma fajne prowadzenie, fajną ma przyczepność. Przyspieszenie nie jest też wcale najgorsze i w klasie C ja tam sobie gdzieś tam czasami pobrykam, ale ogólnie tylko dla przyjemności, bo samochód się fajnie prowadzi, ale jeśli chodzi o osiąg i wygrywanie, to raczej słabo. Nitro też mamy tutaj słabe. Silvia jest następna. Proszę was, gdzie jesteś, Silvia? Jesteś. Myślałem, że nie ma Silvii, ale jest. 175 tysięcy gotówki. Czy to się opłaca? Wiecie, musicie sobie stwierdzić to sami. Silvia nie jest takim złym samochodem. Ma dobre przyspieszenie, w klasie E raczej ciężko będzie wam wygrać ze Scirocco, ale możecie popróbować. W zasadzie ciężko wygrać ze Scirocco tylko i wyłącznie dlatego, że do Silvii włożymy mniej części tuningowych, a do Scirocco włożymy ich więcej. Ale poza tym jest to dobry samochód i... Znaczy dobry. Taki średni, no Nitro ma słabe. Kiedyś ten samochód miał dobre Nitro, teraz ma takie słabsze. Prowadzenie, no jak te stare samochody z Worda, no takie fajne prowadzenie, trochę oporowe, ale można powalczyć. 175 tysięcy gotówki to nie jest dużo, każdy może wypróbować i zobaczyć jak ten samochód się prowadzi i spisuje. Pontiac GTO jest też następny. Proszę bardzo. Pontiac GTO, 175 tysięcy, lepiej kupcie sobie Silvię, bo Pontiac jest dużo gorszy niż ta Silvia. I no, skręca jak czołg, to już chyba nie muszę nikomu mówić. Przyspieszenia nie ma jakiegoś najgorszego i prędkość maksymalna jest też tutaj dosyć wysoka. Następny samochód to jest właśnie ciekawostka. To jest chyba pierwszy raz dodane Porsche GT3 RS za IGC. Proszę was uprzejmie. 2 miliony gotówki. Opłaca się naprawdę. Ten samochód może wymiatać. W klasie A może być ciężko, w klasie S również może być ciężko. Na bezklasowych na pewno będzie wymiatał, jeśli będziecie mieli tam jakichś, nie wiem, przeciwników z klasy A, wy będziecie mieli ten samochód w klasie S, ale ogólnie rzecz biorąc wcale nie jest taki zły i w klasie A też można nim wygrać nieraz. Niestety będzie miał chyba niską prędkość maksymalną, bo mamy tutaj statystykę 599. Nie wiem jak to się ma do rzeczywistości, ale podejrzewam, że wcale nie jest tak źle jak mówi ta statystyka. Gdzieś około 305-307 km na godzinę po wymaksowaniu w klasie A. Mam nadzieję, że ta statystyka na prowadzenie nie spada, to mogę wam powiedzieć, że będzie miał gdzieś około 330-325 km na godzinę prędkości maksymalnej.
Także nie jest to wcale najgorzej, a prowadzenie jest w tym samochodzie bardzo dobre. Nitro jest bardzo, bardzo mocne. Także najlepszy chyba samochód w tej rotacji. Nie chyba, ale na pewno. Następnym samochodem jest Porsche Boxster Spider. Za 1 300 000, ojajaj, nie opłaca się. To znaczy, samochód w klasie A bardzo fajny jest, bardzo mocny. Nie ma jednak mocnego nitra, ale bardzo dobrze skręca, naprawdę. Niska prędkość maksymalna, co prawda, ale skręt czasami rekompensuje wszystko, naprawdę. Na krętych trasach, ale i tak nie wygracie, będąc szczerym. Dobra, i tutaj macie jeszcze Caymana S. No o Caymanie S też chyba niewiele muszę mówić, jest to samochód stary, w Wordzie od dawna, także też nim nie poszalejecie, niestety nie poszalejemy. Można kupić jedynie dla tuningu wizualnego i ewentualnie gdzieś tam z znajomymi pojeździć na prywatnych wyścigach, ale na multi ten samochód jest totalną klapą. No cóż, ja sobie z tej rotacji kupiłem Audi RS, TT RS Coupé. Powiem wam, że jeszcze nawet nie jeździłem, bo w momencie kiedy kupowałem ten samochód, ciężko było w ogóle wyjść z kryjówki. Ale mocne nitro i dobre przyspieszenie skusiło mnie właśnie do kupna tego samochodu. Mam nadzieję, że go wymaksuję w klasie B i zobaczymy, jak wtedy będzie się spisywać, ale w klasie C jakoś sobie radzi, jakoś skręca, więc w sumie nie jest najgorzej. Okej, ale to tyle odnośnie mojego wyboru, tyle odnośnie rotacji, dużej rotacji IGC. Następna rotacja będzie 2 grudnia, także wtedy na pewno na moim blogu będziecie mogli sobie przeczytać więcej o tych samochodach. Ja ten filmik zrobiłem tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj jest dużo samochodów do omówienia, ale na blogu już od wczoraj możecie sobie poczytać o tej rotacji i nie tylko. A ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie i zapraszam ponownie po więcej filmików z Need for Speed World, innych Need for Speedów, innych gier ciekawych i trzymajcie się, na razie, hej!